tego, co żeśmy mówili, to ja mówiłem na odprawie, co mówił Tomasz. Ważne, żebyśmy mieli radość z grania, tak? Nie każdy tu może grać. Nie? Nie każdy tu może grać. A my mamy tą możliwość. To pokażmy, że potrafimy grać w piłkę, nie? Dawaj. Kto mi na mecz? Myślę, że tak na dobrą sprawę to nikt nie liczył na to, że my, mając tyle rund przed sobą, w zasadzie tylko pierwszą rundę, gdzie byliśmy rozstawieni, że my awansujemy do fazy grupowej i to też nas wszystkich napędzało do dobrej pracy, do dobrej gry. Tak naprawdę nie wiem, ile osób nam wierzyło w tym, że możemy się dostać do tej grupy, bo wiadomo, w tym pierwszym meczu byliśmy zdecydowanymi faworytami. No ale potem te kolejne mecze, no nikt nas nie pasował do tej roli, więc myślę, że to nam bardzo się działo. Myślę, że każdy mecz nas napędzał. To było jednocześnie piękne, bo staliśmy się grać w futbol ofensywny, atrakcyjny. Byli z tego dumni kibice Lecha, byli sztab, zawodnicy. Polska była, trzeba być dumna z polskiego sposobu grania ofensywnego i uważam, każdy mecz nam dawał pewność siebie. Każde zwycięstwo napędzało nas do tego, że możemy iść dalej. I zobaczymy następny przeciwnik. Czekaliśmy na losowanie i spotykaliśmy się z kolejnym przeciwnikiem i podchodziliśmy do tego meczu jakby najważniejszego. Nie było czegoś takiego, że okej, może w drugiej rundzie to, może w trzeciej to, czy w czwartej to, tylko pierwsza runda przechodzimy, druga runda jedziemy do Szwecji, przechodzimy, trzecia runda Cypr przechodzimy. No i wiadomo, no ten playoff no to jest coś, co na co wszyscy czekali i o czym wszyscy na początku marzyli. Eliminacje Ligi Europy sezon 2020-2021 to jest druga runda. Tele 2 Arena w Sztokholmie, Hammarby Sztokholm kontra Lech Poznań. And after the first game we had confidence, the second game as well. I think a real test started against Hammarby because it's artificial. And I follow Swedish football, I know that Hammarby could play some good football and first couple of minutes was a little bit difficult for us, I remember, in that game. And after we started to take control of the game and we scored the important first goal. And after that, yeah, we could clearly see that there was only one winner, it was us. Pierwszy taki moment, jaki nasuwa mi się na myśl, to na pewno ta bramka z Hammarby na 3-0. Myślę, że wtedy dałem dobrą zmianę, też zamknąłem wynik spotkania. Bardzo ładne uderzenie, gdzieś tam zapadło w moją pamięć. They are good teams we played against. You can see, especially Limassol, they are close to top of the league in Cyprus, which is a good league. So they were really impressive performances, I think, from us. Te trzy mecze stawiono nas na straconej pozycji. Myślę, że jakby każdy z nich był bardzo ważny. Zaczęliśmy od Szwedów i już była duża euforia w drużynie. No i od tego się zaczęło takie napędzanie się, że pojedziemy teraz na Cypr i wygramy. Wygraliśmy znowu potężna feta. No i ostatni mecz, no to już wiadomo, jakie było podejście. Drużyny cypryjskiej, oni mają wiele występów na arenie międzynarodowej. Tymczasem szansa Tiba i gol! 1-0 dla Lecha, ale to znakomicie wicemistrzowie Polski zrobili. 42 minuta. Bueno, pues la verdad que todo empezaba como un sueño. Eran cuatro partidos que a priori eran difíciles porque Polonia no siempre se clasifica para Europa. Y nos lo tomamos como un reto personal y fue increíble. Íbamos ganando partido tras partido, haciendo un juego muy, muy bueno, ganando a rivales tan importantes como Apolón, como Hammarby y luego en la final contra Charleroi, creo que hicimos un partido muy, muy serio. Trafiliśmy z bardzo dobrą formą fizyczną piłkarzy, więc to wszystko się zazębiło i każdy kolejny mecz pokazywał, że może jesteśmy w stanie coś ugrać, dawał pewności siebie zawodnikom. Mecz w Szwecji pierwszy, później no, chyba najlepsze spotkanie, jakie zagraliśmy, odkąd jestem trenerem na Cyprze z Apollonem. No i ten mecz, wydaje mi się, pozwolił uwierzyć zawodnikom w to, że no,
ten ostatni mecz z bardzo trudnym rywalem, no też jesteśmy w stanie wyjść bez kompleksów i zagrać dobry mecz i pokusić się o zwycięstwo. Po awans, Kolejorz. Ulubiony klub. Ulubiony klub Jakuba Modera. Kolejorz dzisiaj tylko zwycięstwo, tylko awans. Lecimy. No najlepsza chwila, no ten ostatni mecz. No, nie ma co tutaj w ogóle mówić, że w Belgii Charleroi na pewno emocji było bardzo dużo i radości było bardzo dużo, także to był naprawdę wyjątkowy moment. Pojechaliśmy tam z czystą głową, z nadziejami i te nadzieje, ta wiara w sukces pomogły i też mecz, w jaki to się wszystko ułożyło, wiadomo. No. Futbol zależy od chwil, futbol zależy od momentów i te momenty akurat były po naszej stronie. Ten jeden z momentów, twój obroniony rzut karny wtedy. No myślę, że tak. Myślę, że to był taki moment, który na pewno tej drużynie dodał nowych nadziei, no bo mimo wszystko wygrywając 2-0 bronisz rzut karny, który tak naprawdę mógłby zaważyć o tym, że oni złapaliby z nami kontakt i wiedząc, że masz jeszcze bodajże 35 minut do końca meczu plus doliczony czas, dajmy na to 40 minut i czerwona kartka dla nas, no to ten mecz mógłby się zupełnie inaczej ułożyć. I myślę, że gdyby Charleroi miało jeszcze to powiedzmy dodatkowe jakieś minuty, choć ta bramka padła też szybko, ale no wtedy mogłoby już być 2-2, więc wtedy było zupełnie inaczej, ale to na pewno moralnie dodaje drużynie skrzydeł i myślę, że w jakiś sposób się do tego przyczyniłem. Okoliczności tego meczu, które tam były, tak sprawiły, że ten awans do Ligi Europy smakował podwójnie, no bo kończyliśmy w dziesiątkę. Ostatnie 15 minut było naprawdę bardzo ciężkie. Można powiedzieć, że już staliśmy w swojej 16 całą drużyną, wszyscy w dziesiątkę razem z Bedim. Lubo ma drugą rzutkę. Dla mnie też trochę byłem zdenerwowany, bo dostałem tą czerwoną kartkę, którą myślę, że nie zasłużyłem. Myślę, że tą drugą żółtą, tak, tą pierwszą i ten karny, to myślę, że była zła decyzja sędziego. No i po tym pamiętam, jak oglądałem koniec tego meczu w szatni z Wiśnią na jego telefonie, no i myślałem, że dostanę tam zawał serca albo coś, bo to było coś niesamowitego. No to już jest właściwie oberwanie chmury tutaj w Charleroi, ale za chwilę polski zespół, mam nadzieję, będzie się cieszyć, bo to jest 96. minuta spotkania. Bednarek wybija piłkę 2-1, zwycięża Lech w Charleroi i zagra w Lidze Europy. Całościowo ten dzień począwszy od meczu, od radości w Belgii, radości tutaj w Poznaniu, to jest no, moje najlepsze wspomnienie związane z klubem i jednocześnie najlepsze wspomnienie związane w życiu, bo to są emocje, które kiedyś teraz sobie przypominam o tym, to mam ciarki, także no niesamowita sprawa i no i oby więcej takich momentów. Taki dżem i to wszystko nagramy dla was. Taki dżem będzie zaraz po stadionie, zobaczcie co jest grane. Mijają dni, mijają lata. Y además luego volver a casa y tener a nuestra afición en el estadio con las bengalas, para mí fue algo que voy a recordar durante toda mi vida. También cantaron mi nombre, que fue algo muy emocionante, porque un club tan grande que cante a un jugador su nombre y se lo agradezca como hicieron conmigo, voy a estar siempre agradecido i para mí fue un día sensacional. Każdy zawodnik, myślę, tym bardziej wychowanek, marzy o takich momentach, w których wraca do Poznania jeszcze z meczu wyjazdowego w innym kraju. No i witają kibice na stadionie. No, takie chwile myślę, że będziemy pamiętać przez bardzo długi czas, jak nie do końca życia. Wygrałbym!
Ta droga nie była łatwa, bo trzy mecze też wyjazdowe z wyżej rywalami, ale pokazaliśmy, że mimo, że byli wyżej notowani, no to być może teraz już nie są, także no, no pokazaliśmy kawał dobrej piłki. Na pewno przyjdziemy do tego, że polski zespół nie miał się czego wstydzić w Europie. Myślę, że tutaj najbardziej pokazaliśmy klasę naszego zespołu, naszego klubu, bo mało jest zespołów, które z polskiej ligi osiągają dobre wyniki z dobrą grą, prawda? Także na pewno tutaj możemy być z tego dumni. Na co chciałby trafić Jakub Moder w fazie grupowej, group stage, Europe League? Miałem się trafić tak. Mówi. AC Milan albo Tottenham z pierwszego koszyka. No. Nie wiem, kto idzie w drugim. Ale musisz wybrać jedną. Ale nie wiem. Nie znam koszyku, wiesz o co chodzi. Wiem o co chodzi. No ale nie wiem, no jakieś top kluby. Takie wiesz. Żeby się Arsenal, działo, nie? Żeby Arsenal się... jest czy nie? Arsenal jest? Jest. Yes. Po prostu. Chcemy jednego z trójki. Milan, Arsenal, Tottenham. Jeszcze raz. Spurs. Chcemy San Siro. Ja bym też chciał bardzo San Siro. Chcemy Zlatana na bułgarskie. Chcemy Zlatana na bułgarskie, tak. Albo Tankowicza śmieliśmy. Tak. Ja chciałbym Sissoko na bułgarskie. Nie, dramat. No dobrze, to dzięki panu. Jedną z tej trójki, a potem już... Idę zapytać czas. Celtic, Karabach. O, Karabach może. No może Karabach. Może Karabach. Ale Celtic jest fajny, no też. O, Klimalka będzie. Karabach. Fajny jest. Dynamo Zagrzeb. No i z trzeciego koszyka jakiś, wiesz. Apoel, Warszawa. Okej. Magio. Czarny, musisz mi powiedzieć, na kogo byś chciał trafić w group stage? Chciałem Ibrahimovića. Wszyscy chcą Ibrahimovića, bratem. Mourinho, Harry Kane, bratem. O tak. I to ma jeszcze emocje, nie emocje. Arsenal? Ja chcę najmocniejszy. Ja też. Grupy. I jednego jakiegoś. Arsenal. A Aubameyang, Lacazette. Chciałem tylko powiedzieć, że to ten trener wyszkolił Filipa Bednarka. Lech Poznań z Europy i to on trenuje Filipa Bednarka, tak? Tak się wie. Zgadzam się, ale jest Andrzej Kaspek, jest Karol Podkut, są analitycy. Wszyscy ale chodzi o Filipa Bednarka tylko. No, ja mam bezpośredni. No, tak się nie ma co ukrywać. No. Idę zabić pasy, bo mnie zaraz zrobią. Cześć. No i co wam powiem jeszcze, no. Dałem sztukę, no i jesteśmy z Europy, wiecie o co chodzi, co wam powiem, no, też bym chciał Zlatana, to jest, o Jezu, ale to, to widzimy się na ziemi, elo. Next team to be drawn in pot number 4. Lech Poznań. Lech Poznań, representative of Poland, will be allocated into group D. No do mnie zadzwonił tata i mi powiedział, jakie są drużyny, jakie wylosowaliśmy drużyny, no i ja powiedziałem, no do wyjścia, nie? Raczej do wyjścia, no i teraz ktoś może mnie wyśmiać, powie, że znowu tam gadam głupoty i w ogóle jestem trochę, bujam w obłokach, no ale mieliśmy 3 punkty po 3 meczach, pojechaliśmy do Belgów, wprowadziliśmy 1-0. Oni mieli czerwoną kartkę, gdybyśmy tamten mecz wygrali, byśmy mieli 6, Rangers 6 i Benfica 6. Bueno, una vez que nos metemos en grupos, ya solo queda en verdad disfrutar. Jugar contra equipos tan grandes como Benfica, Ranger o Standard, que son equipos que juegan año tras año clasificación europea, Europa League o Champions. Bardzo się cieszyliśmy z awansu, z tego, że coś osiągnęliśmy, natomiast wiedzieliśmy, że już ta gra w fazie grupowej to będzie całkiem inne wyzwanie, a największym wyzwaniem będzie pogodzenie tej gry na trzech frontach. Dobrze wiemy, że w Polsce
ludzie, patrząc, że awansowaliśmy, od razu sobie kalkulują, że no, że grupa do wyjścia, że możemy powalczyć i tak dalej. Tak, jak najbardziej tak, tylko że to jest piłka nożna i kto wie, może Benfica jakby słabiej grała, to mogłaby nie awansować. No, nie ma już dużo słabych drużyn w Europie i dobrze wiemy, że piłka lubi platać figle. Wydaje mi się, że podeszliśmy do tego na spokojnie, że kogo byśmy nie trafili, to będziemy grali jak równy z równym. Na pewno by było nam trochę łatwiej, bo byliśmy tak naprawdę nowi w tej lidze Europy i no, tak naprawdę byśmy grali bez żadnej presji. Z jakim zespołem byśmy nie zagrali, to myślę, że byłoby to dla nas bardzo fajne przeżycie, a że trafiliśmy na taką grupę, na jaką trafiliśmy, to był taki fajny smaczek tego wszystkiego. Znaczy, nie łudziłem się nadziejami, że to jest łatwa grupa, bo w momencie wylosowania takie głosy mnie doszły, że o, fajne losowanie, spoko, damy radę. Losując taką grupę i na samym początku mówiąc, o super, wyjdziemy z tej grupy, no to trzeba też w pewnym sensie podejść do tego realistycznie, a nie jakoś tak idealistycznie pod względem takim, że marzymy o tym. Oczywiście, że marzymy o tym, oczywiście, że wierzymy w siebie, ale nie nakładajmy na siebie jakiejś sztucznej presji, prawda? I think we came with a difficult group. We knew that back then Rangers was unbeaten for maybe 15-16 games in a row and it's a big team. Benfica is one of the biggest teams in the world. Yeah, we knew at home we could do something. Away it will always be difficult, but more for me it was more to enjoy it and to play in Europe again and to play at different stadiums and learn from the experience, you know. So it's not like I expected us to get 9 points or 12 points or something like this, but of course we wanted to win at least one or two games and then see what happens. Na pewno chciałem powalczyć o jak najwięcej punktów, no wiadomo, patrząc na te drużyny. Wiedzieliśmy, że Benfica to jest drużyna szykowana pod Ligę Mistrzów. Jakie oni zrobili tam transfery, jakich mają piłkarzy. Wiadomo, no to są topowe drużyny, ale spodziewaliśmy się troszeczkę lepszych zespołów. Wiadomo, no ja byłem przekonany, że trafimy na o wiele lepsze drużyny. No i to dało taką iskierkę nadziei, że może uda nam się przy dobrej dyspozycji awansować, więc to była taka pierwsza myśl. Wiedzieliśmy tutaj wszyscy, że jesteśmy na fali wznoszącej, więc nie patrzyliśmy jakoś negatywnie na to, że będziemy w jakiejś mocnej grupie. No i myślałem tak sobie, że jesteśmy lepszym zespołem od Standardu. Tak sobie myślałem, bo już pokazaliśmy to Charleroi, że możemy spokojnie z nimi powalczyć i wygrać. No i tak myślałem trochę sobie, że z tymi Rangersami możemy tak powalczyć o to drugie miejsce, no ale oni się okazali, że chyba mają najlepszy sezon od, nie wiem, jakiegoś dłuższego czasu. Myślę, że chłodny prysznic się należał, bo to mimo wszystko, no, patrząc nawet rankingowo, prawda? No, gramy z drużyną, której miejsce jest w Lidze Mistrzów. Gramy z drużyną, która straciła do meczu z nami 3 bramki w 16 meczach. I wychodzimy na Standard Liège, który gra w bardzo dobrej lidze europejskiej, w top 10. Lig europejskich i Standard gra co roku w pucharach. Wiadomo, to była dla nas nagroda za te eliminacje i tak naprawdę graliśmy każdy mecz, to dla nas była piękna przygoda i jakby te uczucie było takie nie do pisania, wiadomo, to można się poczuć jak naprawdę grają chłopaki w Lidze Europy czy na wyższym poziomie, jak to wygląda, te przeloty samolotem, później piękne stadiony, topowi zawodnicy i czego oczekiwaliśmy? No, zagrać każdy mecz na 100%, dać siebie wszystko i chcieliśmy jak najwięcej punktów zdobyć, wiadomo. To dla nas to była przygoda, nie oszukujmy się, i doświadczenie, które musimy wyciągnąć z tego jest bardzo cenne, bo to buduje i klub, i buduje nas jako zawodników, każdego indywidualnie i całą drużynę do tego, żeby co roku występować w takiej Lidze Europy. We started the first game against Benfica.
dobry. Dzień dobry, jak forma? A dobra, zobaczymy dzisiaj. Emocje są, co? Tak, normalnie, nie? Musimy grać dobry mecz. No pytaj Tiba wie wszystko. Nie? Tiba wie wszystko o Benfice. Tak. Tiba, powiedz sam trochę, dawaj. Maseczkę musimy mieć, tak? Przydałoby się. Tak, brat, musimy szybko. Ty jak tam, brat? Ciszę. Dobrze. Dużo pracy. Tak? Tak jak i wy, na boisku. Tak, dzisiaj będzie dużo pracy, brat. Będziesz miał dużo pracy z napastnikami Benfiki, co? A jaki najlepszy napastnik, przeciwko któremu grałeś do tej pory? A nie wiem, bracie. Dzisiaj kto gra? Ja myślę, że Nunes, nie? Albo Seferovic, reprezentant kraju? No, nie wiem, nie robiliśmy analizy i myślimy, że Nunes zaczyna. Nunes, okej. Okay. I co? Damy radę z nim. Nie wiem, zobaczymy dzisiaj. Będzie to dobrze, ja myślę, nie? Powodzonka. Dać wszystko o siebie dzisiaj i będzie dobrze. No, ja myślę, że będzie dobrze, nie? Powodzenia. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy zobaczyć, jak będzie z tymi najsilniejszymi zespołami. Uważam, najsilniejszymi to Benfica i Rangersi. Zdecydowanie tak. I ten pierwszy mecz już dał nam taką nadzieję, że można spróbować się z takimi zespołami. Trochę oczywiście potrzeba było doświadczenia, trochę szczęścia, bo w piłce jest potrzebne szczęście. I myślę, że ten mecz można pierwszy już było powalczyć o ten remis. Dodało to to, że zrobiliśmy to w swoim stylu. Nie byliśmy gdzieś tam zamknięci na swojej połowie, ale powalczyliśmy jak równy z równym w tym meczu, no i tak naprawdę zdecydowała ta indywidualna jakość, bo było 2-2 i mogło być tak i tak, mogło się to różnie potoczyć. Za minutę pierwsza 11, first 11. Dawaj, only first 11. Ja znam. Hej, panowie, najważniejsza dzisiaj jest głowa. Tak? Jak idziemy wysoko, to razem. Jak jesteśmy niżej, to też razem. Nie? Powodzenia. Dobrego meczu! Dawaj, panowie, cieszmy się tym meczem. Razem wszyscy, dawaj. To wygramy! We had 2-2 and after that they had the 3-2 and we pushed up. We had some big chances for the 3-3 and in the end, of course, we tried to push for the 3-3 and we conceded 4-2. But overall, the first game was a good. Ten mecz mógł się potoczyć w każdą stronę, tak naprawdę, patrząc z perspektywy tego, jak on wyglądał. Rezultat końcowy to jest 2-4. Ale tak naprawdę każdy, kto oglądał ten mecz, widział, jak to wyglądało przy stanie 2-2, choćby nawet, gdzie mogliśmy strzelić bramkę na 3-2. Przy 3-2 dla Benfiki też mogliśmy strzelić bramkę na 3-3, mieliśmy swoje sytuacje. Trener wyszedł z założenia i bardzo dobrze dla drużyny, że my będziemy grali swoją piłkę, nie będziemy się tutaj cofać, bo to będzie czekanie na wyrok tak naprawdę. I uważam, że taktyka była bardzo dobra, troszeczkę szkoda, że straciliśmy, wiadomo, no szkoda trzech bramek, no bo ta czwarta to już była konsekwencja tego, że atakowaliśmy Benfikę. Dochodziły nas suchy i sami wiedzieliśmy, że nieźle to wyglądało, niestety właśnie to doświadczenie Benfiki wtedy też przeważyło gdzieś tam o losie tego spotkania, o wyniku. Darwin Núñez, który wiemy, jaki to jest jakościowy piłkarz, bo widzieliśmy to na własne oczy, no i zrobił coś, co
tak naprawdę w Ekstraklasie gdzieś no, nikt tego nie doświadczył i to była ta indywidualna jakość, która zdecydowała. Wszyscy widzieli, jak było. No ja już nie będę już znowu powtarzał, że to Benfica, że nie byliśmy w stanie, bo byliśmy w stanie, no. Szczególnie w tym meczu u siebie, także myślę, że oni też, no i też sytuacja przy 2-2 czy przy 2-1 jeszcze na samym początku, jak zagrałem taką dłuższą piłę do skóry i Vertonghen go faulował. No on sam był zdziwiony, że chyba nie dostał, nie było faulu, nie dostał czerwonej kartki. He looked quite nervous when he fouled Skouras, and after that he was quiet. And when the referee took the decision that it's not a red card, he looked at me and said that he was lucky because it was a clear red card. No szkoda tego meczu, bo myślę, że mieliśmy dobry rezultat, bo remis z taką drużyną, jakbyśmy utrzymali, to wiadomo, mogłoby być o wiele łatwiej. Troszeczkę zabrakło nam tego doświadczenia, ale myślę, że z każdym meczem i w Lidze Europy i teraz w Ekstraklasie pokazujemy to, że no, trzeba jednak być skoncentrowanym do ostatniej minuty. No i to pozwoliło nam właśnie uwierzyć w to, że możemy i z Rangersami i ze Standardem po prostu powalczyć o to, żeby wyjść z grupy. To znaczy nie wiem, czy ktoś miał takie myśli. Wiadomo, że każdy pewnie marzył o awansie, wyjściu z grupy i zagraniu dalej, ale wiedzieliśmy, że gramy z dobrymi drużynami. I don't think the goals after that game changed a lot. I don't think we suddenly thought that oh, now we can go through in this group because I mean, of course we have confidence, we believe in ourselves, but we still know that there are three teams that's very strong, and 4-2 at home is, if it wasn't against Benfica, it would have been a disaster. So it was a positive feeling for us, but still we lose the game. Ja byłem w szoku, bo pierwszy raz wchodzę do szatni, drużyna przegrała mecz 4-2, a my wchodzimy do szatni z radością, że nie przestraszyliśmy się tak utytułowanego rywala, jakim jest Benfica. I moim zdaniem trochę to było złe, no bo rola sportowca jest taka, żeby po każdym meczu, po każdej porażce się podnieść i być jakoś zdenerwowanym, a my byliśmy bardzo zadowoleni po tym meczu. I to było naprawdę, naprawdę w szoku. Pierwszy raz takie coś widziałem. Wiadomo, że dużo meczów nie mam, ale na pewno jest to jakaś lekcja na przyszłość. Kuba Kamiński powiedział, że wchodząc do szatni po tym meczu z Benficą, pierwszy raz widział zespół zadowolony po przegranym meczu. Tak, to może wydawać się dziwne, ale rzeczywiście tak było, bo naprawdę no, graliśmy bardzo dobre spotkanie. Graliśmy jak równy z równym. Wiadomo, spotkanie było bardzo otwarte, bo i Benfica atakowała, my atakowaliśmy, no bardzo dużo bramek padło w tym spotkaniu, więc to pokazuje, że jednak te formacje defensywne w tym meczu nie się nie popisały, ale bardziej formacje ofensywne. Więc no to, tak jak Kamek powiedział, myślę, że mogę się podpiąć pod tym, bo no to było dziwne takie, że przegraliśmy mecz, powinniśmy być może nie załamani, ale bardziej przemyśleć to, co zrobiliśmy źle. No wiadomo, też były analizy, ale czuliśmy się po prostu może nie dumni, ale zadowoleni z tego, że zagraliśmy takie spotkanie. Ja uważam, że zawodnicy byli świadomi tego, że po prostu zrobili tyle, ile mogli w danym dniu. Przeciwnik no, jakościowo był po prostu za mocny dla nas, jeśli chodzi tutaj o ich grę w ofensywie. My strzeliśmy dwie bramki, mieliśmy jeszcze kilka sytuacji i myślę, że bardziej na tym opierali ten swój taki optymizm, że no, zrobili tyle, ile mogli. Więcej się nie dało. Hej, panowie! Krótko! Przegraliśmy mecz, ale myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę. To był kawał dobrej
piłki. Szkoda, że takiej Benfice musi sędzia pomagać. Powinniśmy grać jednego więcej, prawie całą drugą połowę, ale jedziemy dalej. To było naprawdę dobra piłka w naszym wykonaniu. Naprawdę. I na tym musimy bazować. To też są właśnie takie rzeczy w piłce nożnej, że jeżeli patrzy się, powiedzmy, z dystansem na wszystko, no to mimo wszystko byliśmy drużynami, które 9 na 10 meczów przegrają. Więc ten jeden mecz mógł się zdarzyć i myślę, że na przykład tak jak ten mecz z Benficą był takim momentem, gdzie ten jeden mecz mógł być na naszą szalę. I think everybody did their best. I'm really proud, like I said, of the team. We did a really, really good game, but against one of the best teams in the world, you have to do the perfect match, which today was not the case, but it was. We are on a good way. Wyszedłeś bez żadnych kompleksów na wielką Benfikę. Nie miałeś żadnych problemów z tym, że grasz przeciwko takiemu potentatowi. Jak to pamiętasz nawet z boiska? Z boiska pamiętam tyle, że właśnie wchodziłem bez żadnej presji. Po prostu grało mi się, to może być dziwne, co teraz powiem, ale naprawdę grało mi się tam troszeczkę łatwiej niż tutaj w naszej ekstraklasie. Była tam większa taka kultura gry. Wydaje mi się też, że właśnie dałem niezłą zmianę. No i jedyne, co z tego zapamiętałem też, to właśnie z takim rywalem jak z Benficą trzeba dobrze grać jeden na jeden w obronie i w ataku. I myślę, że to mam na nienagannym poziomie i wydaje mi się, że dlatego po prostu wyszedł mi ten mecz. Dla ciebie też wyjątkowy mecz, bo jako kapitan wyprowadziłeś zespół. Jakie to uczucie? Ciary? No tak, no ciary, znowu ciary. No spełniłem swoje marzenie, bo zawsze chciałem być kapitanem Lecha i wyprowadziłem zespół na mecz Ligi Europy, gdzie długo nas tej Lidze Europy nie było, także no to była taka też dla mnie świetna sprawa, no i byłem z tego bardzo dumny. Wiesz co, ci powiem, no to jest spełnienie marzeń, honor. Ja bym tych słów bym mógł dużo, dużo tutaj przywołać, ale zawsze będę tutaj powtarzał, no brakowało mi kibiców, wiesz, jakby kibice, jakbym wychodził z opaską przy 40 tysiącach ludzi. No teraz mam nawet ciarki, jak o tym mówię, wiadomo, to jest wielka duma, wielkie wyróżnienie i cieszę się, że mogłem tą rolę dzisiaj spełnić, jeszcze dodatkowo przekazałem opaskę dla Modzia, także też to jest super sprawa dla niego i dla nas dwóch wychowanków. No super, no duma, honor, szkoda, że nie było tych kibiców, bo tak jak mówię, no jakbyśmy dwa razy wyrównali z Benficą, no to tutaj by eksplodowało, nie? Tutaj by był taki kocioł, taki by był dym, że Benfica by miała tarapaty większe, myślę, i bardzo ubolewam na tym. Po raz 12 powiem, że kibiców nie było z nami dzisiaj, ale byli przed telewizorami, za co dziękujemy, ale no tutaj na Bułgarskiej ich nie było. Znaczy, wydaje mi się, że tak twardo stąpaliśmy po ziemi. To był taki moment, kiedy jeszcze szliśmy na tej fali tych dobrych meczów, tej dobrej gry z kwalifikacji, bo i następny mecz na Rangersach też nie był tutaj z naszej strony, aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że te dwa pierwsze mecze mierzyliśmy się ze znakomitymi rywalami, bardzo dobrze zorganizowanymi, no Benfica w ogóle jakoś ofensywna, wyszkolenie piłkarskie, znowu Glasgow Rangers, to jest zespół no, niesamowicie poukładany taktycznie, to nie jest przypadek, że w swojej lidze mają, nie wiem, już teraz 15 punktów przewagi nad drugim zespołem, praktycznie tracą bramek. Będziemy mieć lepiej, jak wygramy. Tak? Gwarantuję, ale jak co wygramy? No, mecz. Nie, no mecz. Ale to wiecznie żywe, pamiętajcie. Co ty na to? Hello, we are in Glasgow now. Come closer. Yes? Come on, Derby. Tell us. Hello, we are in Derby. Now
our derby. Derby is coming, and we are in Glasgow. We are club. She's here on Dyson. And say hello to everybody. tomorrow we have a very important game in Glasgow. Graliśmy kolejny mecz na Rangers. Wiedzieliśmy, że to będzie mega trudny teren. Panie, oprócz tego, co żeśmy mówili, to ja mówiłem na odprawie, co mówił Tomasz. Ważne, żebyśmy mieli radość z grania, tak? Nie każdy tu może grać. Nie? Nie każdy tu może grać. A my mamy tą możliwość. To pokażmy, że potrafimy grać w piłkę, nie? Dawaj! Kto gra mecz? After Benfica we had Rangers away. It was 0-0 first half. Tak zrobię. Słuchajcie, kilka rzeczy, które możemy, możemy lepiej, ale możemy poprawić. Na pewno od tyłu grajmy to, co graliśmy do tej pory, żeby był Lubo, żeby był Tomasz. I tutaj dobrze, jakby był i Modziów, i Markero, dwóch, nie? Bo jak jest jeden, to złapę. Jak jest dwóch, to zawsze mamy więcej opcji, tutaj można albo tu pograć, albo pograć przez tego i tutaj dać. To jest wtedy więcej miejsca, dobra? To pierwsza rzecz. Druga, jak już z tego wyjdziemy, to jest bardzo istotne. Robi ruch tutaj, na przykład skóra, stąd robi ruch, bardzo dobry. Tak? I tu musimy pod Mikaela pograć piłką. On się tu cały czas pokazuje. I z jednej, i z drugiej strony. To samo, Wasyl. Nie tylko linia. Szukaj tutaj zagrania. Dobra? Pod Mikę. Wtedy możemy albo się odwrócić i szukać strzału, albo zgrać i zmienić stronę. I to jest tyle, co możemy zrobić lepiej. Nie? Głowa do góry i tu, Alan, jak masz pierwsza piłka. Pierwsza, nie podprowadzasz, bo wtedy zawsze 2-3 kroki jesteśmy spóźnieni, znowu wrócić. Nie? Jak mamy tu, przegramy, pierwsza od razu albo tu, albo wycofamy. Dobra? W defensywie mamy taką sytuację, że oni mają tutaj trzech. Trzech ludzi tutaj mają, tak? I ta trójka jest tutaj dwóch środkowych, mniej więcej w ten sposób. I oni chodzą, bo tu jest ich skrzydłowy, obrońca, tu jest skrzydłowy. I tu nie będziemy nic zmieniać. To jest dobrze. Tu musi być nasz skrzydłowy i tu musi być obrońca. Natomiast ze środka musimy tutaj Dani, Marchewa, Modziu, wszystko jedno ja. Musimy stąd wyskakiwać do nich. Dobra? Jak schodzą do boku też, nie? Tak, to tu musi zawsze jeden fakt musi tu iść do niego. Bo oni starają się też zejść do boku i żeby tam było jeden na jeden do końca. Tak, tu musicie wyjść do nich. Dobra? To jest taka rzecz, żebyśmy się za nisko nie cofali. No i najważniejsza rzecz. Blokowanie dośrodkowań, nie? Idziemy do końca, nie cofamy się. Alan, dobra? Z drugiej strony Wasyl to samo. Idziemy, blokujemy dośrodkowanie. Czy to będzie Alan, czy Wasyl, czy Puszka, czy Skóra, wszystko jedno. Blokujemy dośrodkowanie, bo w tym są groźni, nie? To jest tyle, panowie. Jeszcze z większą wiarą jesteśmy w stanie tu coś strzelić. Nie? Tak naprawdę tam też mogliśmy się pokusić o przynajmniej o remis. Też mieliśmy swoje sytuacje przy 0-0. Hey, come on guys, it was 45 good minutes, guys. Yeah, we need 45 yes. More, huh? Yeah. The game is not, it's fucking far from finish, guys. The longer it stays like this, they will get fucking frustrated. Yeah. We will get chances on counters also. But 45 minutes concentration and communication, like we spoke about, guys. Lubo, oni konsekwentnie będą wam piłkę za plecy dostali, nie? Oni tego, ale to jest wygranie, nie? Musimy zobaczyć, jakie zmiany. Ale z daleka, bo tak to jak już jesteśmy, oni się bliżej prawidłowego teraz, z którą będziemy blokować. Będziemy blisko, nie będziemy tak żyć łatwo, ale uważajcie, jak oni w rozegraniu, bo oni grają Myślę, że patrząc
czysto wynikowo i patrząc czysto na grę, oczywiście graliśmy jak równy z równym, ale będąc na boisku czujesz klasę przeciwnika. Myślę, że na przykład Rangersi, graliśmy na wyjeździe, rozgrywaliśmy fajnie piłkę od tyłu, ale nie oddaliśmy jednego celnego strzału na bramkę. Straciliśmy jedną bramkę, można powiedzieć, po jednej sytuacji, którą miało Rangers, bo więcej tak naprawdę nie miało i niestety po dwóch meczach mieliśmy 0 punktów. Przegrywając 1-0 oczywiście jest jakiś niedosyt, no bo byłeś drużyną, która do pewnego momentu na boisku dominowała, ale jak przełoży się to na takie statystyki stworzonych sytuacji, oddanych strzałów, no to też widać, powiedzmy, jak ten mecz wygląda. Wiadomo, Rangersi też w tym meczu nie oddali jakoś wiele strzałów na bramkę, bodajże 3, z czego strzelili jedną bramkę, więc to też w pewnym sensie oddaje, z jakimi przeciwnikami się mierzysz. To wyrachowanie, jakim prezentowali się Rangersi, dla mnie zrobiło to największe wrażenie, jeśli chodzi o tych rywali, z którymi graliśmy. W ostatnich 5 meczach mają stosunek bramek 10-1. Jest to zespół, który mało bramek traci. Bazuje, można powiedzieć, na fazach przejściowych. Zobaczcie sami. Zespół, który może być agresywnie gra. Gra wysokim, tak samo pressingiem, zobaczycie, ale w większości w średni i bazuje na tym na stratach i na może być w fazie tej przejściowej. No ja do każdego meczu podchodzę tak, żeby po analizie przeciwnika, żeby znaleźć jakiś ten słabszy punkt w jego grze i tyle informacji przekazać zespołowi, żeby potrafił to wykorzystać. No, nie zawsze się udaje, bo zawsze jest przeciwnik, który no, też reaguje na to, co my robimy. I ja zdawałem sobie sprawę, że na pewno nie będziemy mieli wielu sytuacji grając z Rangersami, bo wiem, jak grają i oglądaliśmy bardzo wiele ich meczów. Dlatego liczyliśmy tutaj na dobrą, skoncentrowaną grę w defensywie i szukanie tej jednej czy dwóch akcji, gdzie będziemy mogli coś zrobić. No, jakieś były, nie było ich dużo, natomiast nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Panowie, te dwie rzeczy, te dwa słowa chciałbym, żeby wam się dzisiaj śniły w nocy. Tak? Myślę, że tak samo jak ja, jak my analizujecie swoją grę, analizujecie mecze i analizujecie bramki, które żeśmy stracili, szczególnie w lidze. To nie są bramki po pięknych akcjach przeciwnika. To jest 6 bramek po stałym fragmencie, gdzie jesteśmy ustawieni, gdzie wszystko mamy pod kontrolą. Ale zawsze ktoś nie dojdzie, ktoś się spóźni, nie gadamy, nie ma komunikacji, nie ma koncentracji i z tego tracimy bramki i punkty. Tak? Ostatni mecz widzieliście, no nic się nie dzieje, rzut z autu. I przez to, że nie gadacie do siebie, że nie podpowiadacie sobie, no to się tworzą takie sytuacje. I później gonimy, tracimy bramkę, nerwówka, no bo znowu Krakowia się wycofa, ciężko się gra. Te dwie rzeczy to będzie mega istotne i na jutro, i na kolejne mecze, i w lidze, i w pucharach. Tak? Żebyśmy cały czas byli skoncentrowani na tym, co robimy. Jak jest rzut rożny, to pierwszy zaczyna Filip, później zaczynają środkowi obrońcy w strefie, w drugiej strefie mamy następnych ludzi, każdy musi kolegę pobudzać. Tak? Żebyśmy tak prosto bramek nie tracili. Bo stwarzamy sobie dużo sytuacji, nawet jak mamy troszeczkę słabszy moment, to jesteśmy w stanie w każdym meczu strzelić bramkę albo dwie. Tylko nie możemy w defensywie tak łatwo, tak naiwnie reagować. Dobra? Miłych snów. Były brawo. Second half, they didn't create so much, if I remember the game right, not so much. And in the end, it looked like a 0-0 game, could end up with 1 point, but they had that last quality, a fantastic cross and a good header, and we lost that game 1-0. It's not like we gave up when we saw the draw, or we gave up when we lost the first two games. It's not like this, but to go through, it's unrealistic. It's unrealistic. It would have been one of the greater upsets in Europa League history, I think, if we managed to go through in this group. So, but I mean, we played like underdogs, and I think that was a relief for us also to play like underdogs and to enjoy it and to, like I said, learn from the experience. And that was my goal, and I think we achieved that for sure. And speaking of motivation, I want to show you something. Just press play, and I'm wondering, what will be your thoughts? You haven't played against these kind of teams before. They come with fucking energy.
I don't like to watch this. They have fucking energy and power. So we need, don't be scared of this, huh? We need to match this. Every fucking good tackle we make, we are, fuck yes! Every fucking duel we win, we are fucking right there, guys, and supporting each other. Because we kill their energy, guys. That's all they have. They have energy. So there were this motivation. Like I said, the motivation was always there. And we go into every game, we want to win. And like I said in the video, I obviously played there before. I know how these teams, how they perform, how they do it. I don't necessarily think that they are better footballers than us, but they are mentally strong. They are full of power, full of energy. And I just wanted to explain to the guys that if we play the same way, if we have the same energy and we are aggressive, then we kind of take away their advantage. And if it's a game against just two teams, I think we can for sure compete against them. And we came really close. Unfortunately, we didn't get the point. Nie udało się wygrać, ale myślę, że nie macie się czego wstydzić. Nie mamy się czego wstydzić, naprawdę. Jeżeli przełożymy taką determinację, takie zaangażowanie w lidze, to będzie okej, to musimy w lidze zrobić, nie? Puchary, no. Na razie nie ma punktów, ale myślę, że grają okej. Jak dalej będziemy tak grać, to i punkty też to będziemy. Okej? Dawać, głowa do góry, ej. Dawaj, panowie. Mam tutaj nagranie twoje po meczu z Rangersami z samochodu. No. Włącz sobie, posłuchaj. I czy zgodziłbyś się z tym, co tam mówisz o meczu z Rangersami? Tam taki kawałek. Z Rangersami? Tak, po meczu z Rangersami już. No kurde, szkoda tego, no bo punkty nam uciekają. A my jesteśmy ambitnym zespołem, nie? I będziemy gdzieś tam chcieli poszarpać o wyjście z grupy, nie? Bo to jest niemożliwe, nie? I wczoraj to był taki dobitny przykład, bo tak jak tam mówiłem, gdzieś tam miałem dwa wywiady i dwa razy powiedziałem po meczu, że to nie byli tacy piłkarze, żebyśmy my nie mogli z nimi wygrać, nie? Z odróżnieniem od Benfiki, gdzie tam były takie koty, że to po prostu było niesamowite. No nic. Swoją robotę trzeba robić. No ja podtrzymuję raczej to, że Benfica miała takich piłkarzy, wiesz, którzy dawali jakość, która no ciężko się było im przeciwstawić tak naprawdę, no. Wiesz, ta szybkość ich grania, wiesz, technika użytkowa. Jednak Rangers bazował na zupełnie innych jakby ich cechach. Rangersi dobrze stali w obronie, wiesz, nimi ciężko było stworzyć jakąś sytuację. No, oni wygrali 1-0 z nami na wyjeździe. I nie wiem, tam pamiętam, że po meczu gdzieś tam się natknąłem na takie opinie, że siłą rzeczy doszło to do mnie, że no, że Lech bezradny. Ja mówię, no fajnie, Lech bezradny, ale Rangersi mieli jedną sytuację, może dwie, no i strzelił z głowy, no i wygrali 1-0, okej, no.
O. Co robisz? Co robisz, Ramirez? Standard Liège u siebie. Uważam zwycięstwo w bardzo dobrym stylu. Tak ci powiem szczerze, że było widać po nas, że my po tych dwóch meczach stwierdziliśmy, że dobra, no wychodzimy ich i bierzemy ich. I tak to wyglądało, że pełna dominacja w tym meczu. Today? What? What today? Today easy win. Easy? Easy win. Ah. See you, Nika. Nika. Easy win, bro. Okay. We knew that it was a final for us. We needed to win that game to have at least a little bit of chance. Come on, boys! Come on, let's fucking go, man! Come on, Tommy! Hi. It's our game, boys! Come on! Panie, dobrze gramy w piłkę, to wiemy, tak? Ale dzisiaj do tej dobrej gry musimy dołożyć 3 punkty. I zrobimy to, tak? Dawa! Kto wygramy? Yeah, we deserve from beginning to win that game. It was much better from the start to the end. And yeah, it was well. It was a good team performance and we was alive at that time, yeah. Od początku meczu gdzieś tam było czuć, że dominujemy, chociaż że Standard też miał swoje sytuacje, ale ogólnie bardzo dobry mecz zagraliśmy właśnie ze Standardem. 3-1 i to taki najniższy wymiar kary, bo tam się potem odpaliły jakieś piętki, ja pamiętam te akcje, to tam mógł być 4-1, 5-1, także był świetny mecz w naszym wykonaniu. Okej, panie, jadę. Wszystko okej? Zdrowie? Dajemy radę? Dobra, dawaj, panowie, Hubert nam pokaże parę sytuacji, to możemy jeszcze lepiej zrobić, dobra? Kubik, dawaj. W obronie, co oni grają w obronie? Przede wszystkim podanie, uwaga, podanie do boku i łamią do środka i musimy zamykać tutaj to. Nie mogą, nie ma zamykać dać tego podania, to zamknąć, nie? To musimy być blisko i to musimy podać. Bo oni grają pod 9, do boku i na dośrodkowanie, gdzie są w ataku pozycyjnym. Nie możemy dopuścić do tego, żeby oni z bocznego sektora zagrali do boku, a przez to mają i dośrodkowanie i później mają te stałe fragmenty gry. To jest bardzo często. Przy otwarciu, jak oni otwierają, jak zdążymy się już ustawić, bo blokujcie od razu bramkarza, bo szybko też wznawiają. Więc kto jest najbliżej bramkarza, od razu go blokujcie, żeby szybko nie rozpoczęli. A tutaj przy otwarciu, jak jesteśmy ustawieni, tutaj Dani i Mikael, troszkę wężej się ustawcie, bo tutaj ze środka też wybiegną i wtedy tu mają przewagę. Tak? Więc ustawcie się trochę wężej, żeby oni tutaj właśnie od tego podania, żeby tu nie było. Nie? I Mika i Dani troszkę wężej się ustawcie, jak będzie podanie do tych dwóch, to wtedy wybiegamy. Nie? Żeby nie było tego podania tutaj przez tę linię. Ok? Wężej po prostu się ustawcie. Ok. W ataku, panowie, gramy bardzo dobrze i cały czas zachowajmy to, że chcemy budować te akcje. Cały czas, zwróćcie uwagę, my chcemy budować, my gramy i mamy z tego sytuację. Tak, tylko panowie, tutaj musi być pewnie, gramy fajnie, tu się pokazujemy między nami, oni się tutaj gubią. Jak nasi skrzydłowi schodzą do środka, wtedy nie wiedzą, wyjść, nie wyjść i tutaj gramy, tutaj już zgrywamy. Jest ściana, gramy na drugą stronę, tak, przegrywamy. Zagranie do środka, wyżej, niżej i zmiana strony na drugą stronę. I to nam dużo da w sytuacji, bo oni są wtedy szeroko ustawieni. Tak, zwróćcie uwagę, skrzydłowy, podanie do środka, hop, na drugą i od razu możemy tutaj zmieniać i mieć dużo sytuacji po drugiej stronie. Okej, tyle ode mnie. Okej, jeszcze jedna rzecz, panowie, jak atakujemy, jest często tak, że wchodzi kura, na przykład tu jest Alan, my jesteśmy w ten sposób. Jedno podanie, jedna strata. Tu musimy lepiej być ustawieni, asekuracja, żebyśmy w ten sposób, żeby tu niech będzie Mika, ale my bądźmy tak w pół pozycji, dobra? I z tego, jak jest możliwość, wejdźmy. Jak jest dośrodkowanie, wejdźmy. Ale żebyśmy byli w takiej mniej więcej pośrodku, dobra? Bo jak zagramy tu i stracimy, to zawsze możemy zaatakować. Ale jak stoimy tutaj, tak? To już wtedy jest tutaj dziura i jest kontra, dobra? Pamiętajcie o tej asekuracji, żebyśmy mądrze to robili, dobra? Reszta jest ok, tak dalej grajmy, dobra? Dawaj! Stay high, kurwa, wysoki cały czas teraz. Idziemy po trzecią, gramy lepiej od nich.
Ten mecz z Lierz wygrany dużo nam dał, bo fajnie, że zdobyliśmy punkty w tej grupie i nie zostaliśmy z niczym. Bo każdy zawodnik wychodzi po to, żeby jak najlepiej się zaprezentować, a zwłaszcza, żeby wygrać mecz. I tak, po tym meczu uwierzyliśmy w to, że ten awans jest w jakimś zasięgu naszym. Tak naprawdę pod kontrolą mieliśmy cały mecz i to rzeczywiście był taki kopniak, że rzeczywiście można o coś jeszcze powalczyć i że jesteśmy w stanie jakieś punkty jeszcze zdobyć. Myślę, że to przysłowie dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, na pewno w nas było, bo grając ten mecz rewanżowy z Liège w Belgii, myślę, że wygrywasz i twoje morały na pewno są dobre i wiesz, że możesz o coś powalczyć. Wiadomo, każdy wygrany mecz, szczególnie w Lidze Europy, motywuje cały zespół, jak i cały sztab, więc no, chcieliśmy jak najlepiej podchodzić do kolejnych meczów. Myślę, że w tym meczu zagraliśmy bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że zdominowaliśmy przeciwnika. No, też trzeba powiedzieć, że im brakowało tam kilka piłkarzy, no, ale my wykorzystaliśmy to i wtedy była taka nadzieja na pierwsze 3 punkty. No i na pewno szliśmy do tego drugiego meczu z tym, żeby tam znowu wygrać i jeszcze powalczyć, no ale niestety się to nie udało. Też właśnie wszyscy pomyśleli, że na mecz rewanżowy pojedziemy, będziemy mieli 6 punktów. Lecz niestety, jak historia pokazała, nie udało nam się. So after this last game, instant last league game, after the final whistle, we throw a bottle with the total anger. So I'm wondering how long this such a game stay in your head, in the player's head. Such a horrible games when you lose in the last final action. Yeah, it was one of the worst losses for me personally. I lost a title in Germany, second league, minute 94. And this one hurts more. All right. So I was very, very upset. The next day it was a free day. It was still a very shit day for me. The head and this last goal scene was still in my head. But now it's out of the body. Try to focus now on standard. Try to look forward and hopefully we can learn from this mistake. Tak naprawdę po tych pięknych momentach, po tym awansie do Ligi Europy, po dobrym starcie, uważam, po bardzo dobrych meczach po naprawdę dobrej grze, no przyszedł chyba wtedy taki pierwszy kryzys. Straciliśmy 3 bramki w 3 kolejnych meczach w ostatniej minucie, można powiedzieć, w ostatniej akcji meczu naprawdę. To jest jakby matematycznie to jest niemożliwe, co się wydarzyło. To przy 20 wrzutkach bez przeciwnika nie stracilibyśmy 3 bramek, a tutaj tak się wydarzyło, że jednak straciliśmy
te bramki, to takie podcięło nam trochę skrzydła, ja nie będę ukrywał, bo to chyba każdemu zawodnikowi podcięło. To jest ciężki moment, jak się w trzech kolejnych meczach z rzędu traci bramki w ostatniej minucie, no to rzeczywiście może pociąć skrzydła. Ja myślę, że już to był taki moment, kiedy zaczęliśmy coraz bardziej odczuwać skutki gry na tych trzech frontach i w tym meczu to już było momentami widać. Zaczynaliśmy popełniać takie dosyć proste błędy. Ogólnie mecz był bardzo ciężki. Też mówiliśmy sobie przed meczem, że ten mecz będzie dwa razy cięższy niż ten tutaj w Poznaniu, bo Standard będzie walczył o życie tak naprawdę. My też potrzebowaliśmy tych punktów. You know, you think away against Standard Liège, you have a chance, you know. Of course you have a chance. We saw at home that we can match them for sure. Minuta. Dobra, panie, wszyscy jesteśmy gotowi? Come on. Dawaj, chodź. Chodźcie, razem. Dawać panowie, Raków to już jest historia. Dzisiaj jest Standard, nie? I dzisiaj możemy zagrać i lepiej, i efektywniej, i zdobyć tu 3 punkty, tak? I zagrać na zero. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić, ale musimy w to wierzyć i musimy dobrze rozpocząć, dobrze wejść w mecz, nie? Dawaj! To już był trochę inny mecz, bo nie było takiej naszej pewnej dominacji, ale przetrwaliśmy ten ich napór w pierwszej połowie. We felt in the first half we were on the back heels. They pressed us good, we couldn't get out of their press and we were a little bit late in the duels. Oni grając tutaj 4-4-2 wyszli tam 3-5-2. My mieliśmy dużo trudniej, żeby założyć tam pressing. Oni w pierwszej połowie stworzyli dużo sytuacji, udało nam się utrzymać to 0-0, później strzeliliśmy bramkę na 1-0. So we got the goal and then of course, you have a very good feeling, you know. You feel like this is going our way. But, you know, they equalized. We also got one send-off and suddenly it's an even game again. Prowadziliśmy 1-0, no i tak naprawdę mieliśmy wszystko w swoich rękach, no ale potrafił nam się błąd przy pierwszej bramce, no i po tym czerwona kartka, no tak naprawdę głupa, bo mieliśmy cały czas przewagę, no i jestem przekonany tego, żebyśmy strzelili jeszcze tą bramkę. Czarny, co ty robisz? Ja pierniczę. Kurde, zostaw go, nie ruszaj go. No i tak jak mówię, znowu moment zaważył o tym, że ten mecz praktycznie oddaliśmy. And I want to show you something from this game. Just press play. It's few shots of you at the end of this game. And after the game, what were you thinking back then? Yeah, this is one of the games that still hurts me a lot. Because we shouldn't lose this game. We had it's still hard to see, you know, because we was leading, they had a red card, we played some good football and we talked about that the referee will wait for action and try to give us a red card. We talked about it in a halftime so long. I think 10 or 15 minutes in the halftime was only like, guys, we have to stay 11 against 10. It's very important. And we did not. Mika tutaj będąc powiedział, że w przerwie tego meczu
dużą część tej przerwy spędziliście na rozmowie o tym, żeby grać 11 na 10, żeby nikt, broń Boże, nie wyleciał z czerwoną kartą. Tak. Zaraz po przerwie wyleciał czarny. Tak, tak było rzeczywiście. Tak, no rozmawialiśmy, żeby nikt po prostu nie popełnił takiego błędu, żeby, bo wiadomo, też zespoły często robią tak, że prowokują zawodników. Rozmawialiśmy też o tym, że no wiadomo, że nie musimy się śpieszyć, żeby wygrać to spotkanie. Mamy cały czas przewagę jednego zawodnika to w piłce i w meczu, kiedy oni w pierwszą połowę już zakończyli z jednym zawodnikiem mniej. No to dawało nam duży komfort. No. No nikt by się chyba takiego scenariuszu nie spodziewał. Byliście wtedy wkurzeni na czarnego po tym meczu? Myślę, że troszeczkę tak. Myślę tak, ale te niektóre sytuacje, które były w szatni poza boiskiem, myślę, że zostaną po prostu z nami z szatni. Na pewno George zachował się źle, bo nawet przy wyniku 1-1, kiedy gra się jednego więcej, jest szansa na to, żeby coś zrobić, a my już nie byliśmy w tym meczu, bo jakoś super dysponowani, więc no, jego zachowanie było nieodpowiedzialne. Tak naprawdę sami sobie w kolano strzelamy, bo to było zupełnie niepotrzebne. Myślę, że gdybyśmy mieli wyrachowanie Rangersów, bardzo profesjonalnie ten mecz by się potoczył, nie byłoby drugiej żółtej kartki i spokojnie przywieźlibyśmy 3 punkty. Al final el fútbol no siempre se puede ganar, aunque hagas un buen partido. Al final tuvimos pues un par de errores que nos penalizaron demasiado. Y bueno, ¿qué voy a decir? Al final muy duro para nosotros perder esos 3 puntos porque los teníamos muy cerca. Chciałem trenerowi pokazać ostatnia akcja tego meczu, nagrana właściwie prawie że z perspektywy trenera. Proszę wcisnąć play i zastanawiam się tego meczu w Liège i zastanawiam się, jakie myśli się wtedy pojawiły w głowie. Jeden rzucić! Bolesny. No to właśnie ta chwila straty bramki w ostatniej minucie. Nawet już nie było emocji, tylko jak już ta wpadła bramka, to nastała cisza. No bo taka prawda jest, jak traci się bramkę w ostatniej minucie, gdzie masz mecz przynajmniej zremisowany, no to na pewno bardzo boli. No, when you lose like last minute, it hurts a lot. Especially when you know that the way this game ended was terrible. Not only about the last minute that we had. We was leading, we had one more man more and we gave them the opportunity to come back into the game and it was completely our fault. It will be a completely different situation if they played tiki-taka against us and won fear. We would accept it, but now like this was hard to accept. Taka bezsilność, że harowaliśmy jej pierwszą połowę, bo nie można też powiedzieć, że ona była jakaś bardzo dobra w naszym wykonaniu, bo to standard sobie stwarzał sytuację. Bardzo dobra sytuacja, że zawodnik dostał czerwoną kartkę, więc wiedzieliśmy, że wyjdziemy na drugą połowę z przewagą jednego zawodnika. Teoretycznie strzeliliśmy bramkę, Mika strzelił, no to tu mecz już jest ustawiony. Później te dwa błędy, przegrywamy mecz 2-1. No i ja po prostu nie wierzyłem w to, co się dzieje, bo mieliśmy cały czas w głowie te dwa mecze z Ekstraklasy, że tak straciliśmy bramki i ja myślałem, że to jest żart po prostu. Taki moment, że parę tych meczów zdarzyło się takich, że w ostatnich minutach oddawaliśmy punkty i czym częściej takie momenty się zdarzają, tym większa złość, tym większe takie zniesmaczenie tym wszystkim i to był na pewno taki ciężki moment, żeby to przetrawić. Można powiedzieć, że to już no to jest trzeci mecz rzędu, w którym tracimy w doliczonym czasie gry bramkę i to jest dla mnie nie do zaakceptowania. Wtedy akurat mieliśmy bardzo, bardzo ciężki okres w zespole, bo i w Ekstraklasie przegraliśmy chyba 2 spotkania w taki sposób, że straciliśmy bramki i to powodowało, że przegrywaliśmy mecze w 90 minutach. No, ja jeszcze z czymś takim się szczerze w piłce nie spotkałem, żeby 3 razy z rzędu tak przegrać mecz, więc myślę, że to był taki dodatkowy stres dla zawodników, gdzie już zbliżała się ta minuta 89, 90 plus doliczony, to myślę, że każdy z zawodników miał takie myśli, żeby ten mecz jak najszybciej się zakończył i nie było tej koncentracji po prostu i dlatego takie błędy. Musimy coś zmienić, szczególnie myślę, że podejście takie typowo sportowe, taka determinacja, chęć wygrania pojedynków 1-1 w defensywie, bardziej agresywnie i myślę, że
że powinna ta gra wyglądać wtedy zupełnie inaczej. Just after the game it was a feeling of anger and also complete emptiness, you know. You put so much into the game, you fought so hard in the first half to stay in the game and you feel like you're really getting the break and then suddenly it completely turned on us and it hurts, you know. It hurts a lot. It's physical pain, it's mental hard pain, but also you feel it physically. You know, it affects your whole body, so it was really tough time. Ja byłem mega zdenerwowany, bo my mieliśmy ten mecz, my mieliśmy 1-0, graliśmy 11-10 i oni niby nie zrobili nic. No i sam na własne życzenie jakby oddaliśmy, wiesz, taką rzecz, na której mi bardzo zależało, bo jakbyśmy mieli te 6 punktów, no to jedziemy na tą Benfikę, wiesz, i grasz o coś, nie? I jest normalnie mecz o coś. I nawet gdybyś został z Benfiką, to jest mecz z Rangersami o wszystko, nie? No bardzo żałowałem tego meczu i bardzo to przeżyłem. Ja ogólnie bardzo przeżywam mecze, bo piłka nożna w moim życiu znaczy tak naprawdę wszystko. Ciężko było się pozbierać właśnie po tym, jak straciliśmy bramkę w końcówce, bo jednak remis by mógł nam jeszcze coś tak naprawdę dawać. Bylibyśmy jeszcze matematycznie w grze. Później już tak naprawdę było ciężko i wiedzieliśmy też, że mamy przed sobą Rangers i Benfica. Jak wspominasz, jak to wtedy wyglądało w szatni? Bo ja widziałem, jak to potem wyglądało na lotnisku czy w samolocie, gdzie była totalna cisza. Po prostu totalne załamanie. Jak to było jeszcze w szatni wcześniej? No ja muszę powiedzieć, że nawet nie byłem w szatni, bo poszedłem na doping po tym meczu z Modzią. No i tylko słyszałem, że były tam krzyki w szatni. Jeden był wkurzony na drugiego, ten na tego, bo no, jak takie mecze Europie z takimi drużynami nie możesz po prostu przegrywać tak jak przegrywaliśmy. No jak mówię, był to dla nas trudny okres już i w Ekstraklasie. No i ja byłem w dopingu tam z Młodziem, no i gadaliśmy po prostu, że to niemożliwe. No i byliśmy bardzo smutni, jak mówiłeś, po tym na lotnisku. No nawet nikt ze sobą nie gadał, bo wiedzieliśmy, że to była dla nas duża szansa, którą nie wykorzystaliśmy. Cześć. We spoke about it before the game that we feel like we've been playing good, but it's just the last minutes we've been conceding goals, so we just have to do the same, but do it for the whole game. And first 3 points is very important, but also a little bit more than 3 points to get the atmosphere a little bit up and something we can build on, you know, for the remaining games. Po tym meczu chyba już właśnie te morale zespołu zupełnie opadły, jeśli chodzi o tę fazę grupową, no bo szanse już były nikłe na wygranie czegoś. I się zastanawiam, czy na te 2 ostatnie mecze ciężko było jeszcze zmotywować zespół, żeby pokazał maksimum swoich możliwości? Ciężko, tym bardziej, że już było coraz więcej sygnałów od zawodników, że czują zmęczenie, że to niektórzy już sugerowali, że no, chętnie by odpoczęli. Podobny model jak u nas, tylko że tam mimo wszystko szybciej do tego ośrodka się przeprowadzają. Super stadion, tak? To wyjdźmy i pokażmy, że potrafimy grać piłkę, bo potrafimy, nie? Dawaj! To jadę! Już też wiedzieliśmy, że tak naprawdę gramy o nic, że gramy o honor, o przede wszystkim. Wiadomo, że takie mecze też z takimi topowymi drużynami to są no super mecze i każdy zawodnik, który trenuje, chciałby zagrać w takich meczach. Cały czas musimy gadać. Nie da się obracać, wychodzić za nimi, być odważnym, wychodzić kontakt. Tak jest. Musi być kontakt, panowie, nie możemy patrzeć, jak oni grają. Musi być dojście, musi być kontakt, chęć odbioru piłki jest ważna, panowie, musimy to robić.
To nie było tak, że my oczywiście wychodziliśmy na boisko po prostu, żeby się pobawić, czy każdy z nas wychodząc na boisko, szczególnie w Lizbonie, na takim stadionie, i tu kolejny raz powiem, że naprawdę szkoda, że nie byłoby kibiców, bo myślę, że i dużo kibiców z Poznania by przyjechało i to otoczka zupełnie by wyglądała inaczej. Akurat w Lizbonie to no, trzeba przyznać, że półka wyżej po prostu. No, zawodnicy naprawdę bardzo dobrze byli przygotowani pod względem taktycznym, technicznym, mentalnym. Myślę, że my już w drugiej połowie też takim względem mentalnym mieliśmy już przepaść. Trzeba było tutaj tym wszystkim mądrze zarządzać. W międzyczasie była też liga, a w niej nie szło nam dobrze, więc no, trzeba było tutaj po prostu podejmować ciężkie decyzje. Czasami niezrozumiałe dla wszystkich, ale no w naszej tutaj ocenie one były no jedyne, które mogliśmy zrobić w tym czasie. No właśnie, bo taką, powiedzmy z perspektywy kibiców, nie do końca zrozumiałą decyzją był ten skład, który wybiegł na boisko w Lizbonie wtedy, w tym przegranym meczu. Czyli to była jedyna możliwa decyzja, żeby właśnie taki skład wystawić ze względu na to zmęczenie, na warstwiające się chociażby u zawodników. No tak, my tutaj na bieżąco monitorowaliśmy zawodników, zresztą robimy to cały czas I wiedzieliśmy, że jak w tym danym momencie nie damy kilku zawodnikom odsapnąć, no to no tak czy tak, nawet kiedy daliśmy, to wiemy, jak ta liga się dla nas skończyła. Nie mówię, że mnie pytaje, ale jak schodzą do boksu, to mają 4 powiedzmy na 3. My musimy wszyscy schodzić, żeby grać chłop na chłopa, ale jak zejdziemy wszyscy, to z boku nam nic nie zrobią. Wiem, tylko mówię, że czasami jest tak, że ja mam 5 czerwonych. Ważne są dwie rzeczy, nie wiem, czy Hubert już wam mówił. Jeżeli zagrywają piłkę, to zawsze za nim idą. I tu musimy za nimi iść. To jest bardzo istotne. A druga rzecz, kurczę, panowie, skrzydła, Janek, Kura, co mieliśmy grać? No a nie ma tego, panowie, no jest wszystko tu do środka. Musimy zrobić tu ruch, trenerze, iść. Tylko niekiedy naprawdę nasi zawodnicy nie obserwują nas. Ale iść! Idź! Jak ci nie zagra 3 razy, to ja sam krzyknę, żeby zagrać. I my musimy iść, bo jak nie dajemy opcji, jak nie jesteśmy tu, no to jak mamy zagrać? Okej? Okay? I tu musimy próbować. Lubo, Idea nawet, czy Tymek tą piłkę za plecy rzucić, czy tutaj wodę za plecy, czy nawet bocznemu obrońcy, żebyśmy spróbowali tą piłkę tutaj prostopadłą zagrać, nie? Tu jest wszystko okej, okay. Budujemy dobrze, wygląda to dobrze, Matema jeszcze odważnie do przodu. Śmiało możesz tutaj iść jeden na jeden wygrać, szukać prostopadły, szukać strzału, wejść. Ja wiem, że jest ciężko, bo to jest dobry zespół, nie? Ale musimy wierzyć w to, że możemy bramkę strzelić, no strzeliśmy 2 u nas i też jesteśmy w stanie. People look at the games, you know, and they see 90 minutes and you run, I don't know, 10-11 kilometers. Physically it's not so hard, you can recover from this. But you don't see that you're playing in Lisboa at 8 o'clock on a Thursday. You are flying back to Poznan the whole night without good food. You don't sleep. And then when you come to Poznan, 48 hours, you have a new game. So this is the difficult part. It's hard. It's so much fun. It was one of the best time in my career for sure. But at the same time, I knew it's very hard to do it. You know, you have to stay focused. You have to perform game after game, and you don't have time to think about anything. Like you play, you come back 4 or 5 in the evening. You sleep a couple of hours. You train, and then you go again for a game and play. So. It was a hard but the most fun time in my football career. Pierwszy raz zderzyłem się z takim czymś, że tydzień w tydzień gram mecz co 3 dni i takie jakby napięcie meczowe staje się bardzo normalne, że dochodzi do momentu, w którym tak jakby mecz, regeneracja,
i znowu mecz. I znowu mecz, regeneracja i znowu mecz. Więc tak naprawdę nie ma momentu takiego oddechu. Cały czas jesteś w takim jakby pod napięciem, że tak powiem, że nie ma dnia w tygodniu, gdzie możesz trochę się odstresować, trochę zejść z tego, powiedzmy, rytmu meczowego, tylko już w momencie, kiedy ty zaczynasz łapać tą świeżość, już jest kolejny mecz, więc na pewno jeśli chodzi o koncentrację, jeżeli takie nastawienie mentalne, to był to okres taki, który na pewno będzie dla mnie psychicznie procentował, bo było coś, z czym się nigdy nie zderzyłem? No na pewno nauczyliśmy się bardzo dużo, bo my nie gramy na co dzień z takimi zespołami, jedynie teraz może w okresie przygotowawczym, jak się gra z Dynamem Moskwa, z Szachtarem, to jest to jakiś gdzieś tam porównywalny poziom, bo w Ekstraklasie tego nie mamy i dobrze wiemy, że większość zespołów w Ekstraklasie gra bardziej pod wynik, nie, czasami nieprzyjemnie dla oka, ale tutaj dla tak młodych zawodników myślę, bo my mamy młodą kadrę cały czas. Taka lekcja na przyszłość jest bardzo cenna i każdy na pewno z niej wyciągnął bardzo dużo. No przede wszystkim nie na wariata wszystko, nie? Tak w Ekstraklasie może się przyjąć, jak ktoś ogląda, że wszyscy atakujemy po prostu cały czas. Tutaj jednak musieliśmy się zmierzyć z tym, że grając z taką Benficą, trzeba, może nie z szacunkiem, ale po prostu z głową podejść do rywali, bo to akurat oni będą kreować grę. I myślę, że taka no, piłka typowo seniorska, już dużo trzeba myśleć, dobrze się ustawiać pomiędzy formacjami, nie popełniać przede wszystkim głupich błędów, żeby nie tracić piłki, bo to pokazał też mecz z Lizboną właśnie, co potrafią zrobić w szybkim kontrataku, kiedy wychodzi 3-4 zawodników, oni potrafią zrobić z tego po prostu bramkę i tam już każdy błąd może po prostu ukarać zespół. Bo jak się patrzyło na skład Benfiki, na środku obrony Otamendi, Vertonghen, którzy mają więcej meczy w Premier League niż niektórzy my w Ekstraklasie i to zdecydowanie więcej, wiadomo, że starsi zawodnicy doświadczeni. I tutaj na papierze no skład bardzo mocny, ale no, z takimi przeciwnikami chcemy grać, z takimi rywalami chcemy rywalizować. Dlatego to bardzo cenne, tak jak mówię, doświadczenie dla nas i tylko wyciągać z tego wnioski. Jeśli chodzi czysto piłkarsko, no to myślę, że grając na Stadio da Luz, mimo że bez kibiców i na Ibrox, to były naprawdę super doświadczenia pod tym względem, że grasz z drużynami, które tak naprawdę wiadomo, Rangersi nie są drużyną dominującą na boisku, ale Benfica jest i Benfica, ona decydowała, ile wygrają, kiedy przyspieszą, kiedy strzelą bramkę i to wyrachowanie było czuć i fajnie jest się zderzyć, powiedzmy, pod tym względem, może nie jakoś pod względem negatywnym zderzyć, ale skonfrontować się z takimi przeciwnikami, bo widać po prostu, że to jest wielka marka, to są zawodnicy z innej klasy. I to na pewno pokazuje, że każdy z nas ma ambicje, każdy z nas chce do pewnego momentu dojść i miejmy nadzieję, że kiedyś to zaprocentuje i dojdziemy do takiego poziomu, by móc być na przykład w Benfice lub z drużyn z tego pokroju. Jest to ciężko powiedzieć jakąś jedną rzecz, co ja wyciągnąłem. Jedną rzecz, jaką wyciągnąłem może to jest to, że ciężką pracą można wejść na ten poziom, wiesz, jakby to wszystko jest zbliżone i mecz z takimi markami uznanymi mi pokazał, że jeśli będę ciężko pracował i Bóg mi da zdrowie, to jestem w stanie wejść na ten poziom i grać w Lidze Europy i grać też w Lidze Mistrzów, to jest też moje wielkie marzenie, także po prostu to mi pokazało, że to nie jest wcale tak daleko i że trzeba ciężko harować na to, żeby tym zespołom dorównać. I żeby tym zawodnikom dorównać. Czego się nauczyłem? To na pewno tego, że to jest do osiągnięcia i to wcale nie jest takie odległe, bo jednak jak graliśmy te mecze, można powiedzieć, z Benficą u siebie, czy z Glasgow na wyjeździe, czy pójdzie ze Standardem u siebie te pierwsze 3 mecze, to no tak naprawdę zdobyliśmy tylko 3 punkty, ale zobaczyliśmy chyba wszyscy na boisku, że to się da zrobić, tak? Że mecz z Benficą tak naprawdę był do zremisowania, może nawet do wygrania. Czemu nie? I to chyba takie jest dla mnie największe doświadczenie z tego, że po prostu trzeba cały czas pracować, a
tak naprawdę nie jesteśmy tak bardzo daleko za tymi zawodnikami, bo graliśmy z nimi jak równy z równym. I think a lot of it is in the details, you know. Like I say, I don't think necessarily maybe Benfica, they are an extraordinary team. But the rest of the teams are not necessarily better than us. Yeah, they have this quality where they can turn the games in their favor. So it's about a lot of things, but discipline, ruthlessness, yeah, being able to get results when you're not playing at your best and stuff like this. No musisz co mecz zagrać na 100%, jakbyś chciał osiągnąć te dobre wyniki, ten awans grupy. No i myślę, że my pokazaliśmy na pewno potencjał, ale jeszcze była tam ta różnica. Było to widać, że dla nas jako zespół, myślę, że nie dużo to zawodników tego już doświadczyło, no i też granie co 3 dni, więc myślę, że dużo nam to dało do przyszłości, nie tylko nam, zawodnikom, drużynie, całemu klubowi. No i myślę, że kolejny raz już byśmy do tego jeszcze z tym doświadczeniem jeszcze lepiej byśmy zagrali i zdobyli lepsze wyniki. To jest w ogóle inne tempo gry. No, tak jak młodzi zawodnicy, którzy wchodzą do zespołu i mają okazję zagrać w Lidze Europy, to oni widzą, czego muszą się uczyć, co muszą poprawić, żeby na taki poziom wejść, czy do takiej drużyny się dostać. No bo taka jest prawda, że każdy marzy, żeby w takich zespołach grać. Po meczach z Benfiką czy z Rangersami też na pewno liznęliśmy trochę innej piłki, bo Benfica grała inaczej, Rangersi grali inaczej. Myślę, że to możemy wyciągnąć dla zespołu i trenerzy mogą to wyciągnąć dla zespołu, że na przykład możemy chcieć atakować jak Benfica, a bronić jak Rangersi i zrobić taką hybrydę. I myślę, że to jest fajne, że graliśmy z takimi innymi kulturami gry, może jeśli mogę to tak nazwać. Ta Liga Europy, niektórzy mówią, że przegraliśmy, wygraliśmy tylko jeden mecz i tam zremisowaliśmy, ale w kilku meczach uważam, że też był naszym zwycięstwem nasz sposób grania. To właśnie mecz był na Rangersach, mecz z Benficą u siebie, gdzie dawał dużo optymizmu zawodnikom i znów ci zawodnicy byli lepszymi zawodnikami po tym meczu i o to chodziło nam. Zastanawiam się, jak można ocenić tę całą fazę grupową w wykonaniu Lecha, ale w sumie zanim zapytam cię o ocenę, to ci puszczę twoją własną ocenę sprzed meczu z Rangersami. Włącz sobie play i zobacz, jak wtedy oceniałeś. Zastanawiam się, czy coś byś zmienił w tej ocenie. Myślę, że takie 3+, dobre 3+, bo myślę, tak jak powiedziałem, na konferencji możemy mieć już niedosyt do tego, że mogliśmy w tej grupie powalczyć o więcej. No, jestem takiego samego zdania. No, nadal podtrzymuję to zdanie, że mogliśmy zdecydowanie w tej grupie więcej osiągnąć, no bo w pierwszym meczu z Benficą indywidualne gdzieś błędy nasze, który tak klasowy zespół wykorzystał tak naprawdę, bo oni byli moim zdaniem trochę słabsi, słabszej dyspozycji w tym meczu i my naprawdę mogliśmy tutaj z nimi powalczyć nawet o punkt, który by nam dużo dał po pierwszym meczu zwłaszcza, bo dobrze wiemy, że pierwsze mecze układają gdzieś tabele i potem wiadomo, można przewidywać, jak to się potoczy. I jestem zdania, że w meczach ze Standardem można było na spokojnie 6 punktów osiągnąć i tak samo z Rangersami. No, Rangersi dla mnie jeden z lepszych zespołów tej grupy, trochę chyba lepiej, bardziej pokładany w defensywie niż Benfica. Dobrze wiemy, że to są dwa inne style gry, ale z nimi się bardzo ciężko grało i ciężko było dojść do sytuacji, ale mogliśmy trochę więcej punktów w tej grupie zdobyć, jak najbardziej. When you thinking of the best memory from this group stage, what it would be? From the group stage, it has to be the, for me personally, the two goals against Benfica and also the chance on the line to score a hat-trick against them, and personally for me this was it was a nice thing to do. So looking back at this group stage, it was good or just okay for you? For me personally, or you mean for the... For you personally. I think for me personally it was fantastic. We are out of the Europa League, but I'm still on the top 3, I think, on the scoring list in Europa League. Fantastic. But of course I would wish to be zero there and that we went through then like this, but it is like how it is, and we took some great experience from that, and
hopefully we can manage to do it again. Jest gdzieś tam lekki niedosyt, ale myślę, że z podniesioną głową możemy o tym teraz mówić i tak chciałbym zakończyć. Na pytanie kibiców, gdzie jest ten Lech, odpowiadam, w Lidze Europy.